Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Gra na żywo, tłumacz na żywo. No i myślę, że gram tutaj z Polakiem, moi drodzy. Tak, gram z polskim zawodnikiem. Jest posunięcie D4, zagrałem posunięcie G6. Tłumaczę swoje posunięcia, zerknę tutaj tylko, kim jest mój przeciwnik, bo napisał mi właśnie, że z YouTube'a mnie kojarzy, no to się bardzo cieszę. Jest C4, goniec G7. Zerknę tylko na ranking przeciwnika jeszcze raz w szachach buletowych i blicu. No zdecydowanie jest lepszym graczem w szachach na 10 minut. Ok, więc spokojnie sobie będziemy grać. Posunięcie D6. Moi drodzy, też w dalszej części odcinka przedstawię Wam analizę partii z oszustem, którą też tutaj grałem. I uwaga, ten oszust, to znaczy oszukiwał ze mną w mojej partii, jest mistrzem międzynarodowym. Masakra. Co się wyprawia w dzisiejszych czasach, to naprawdę ciężko stwierdzić. Nawet ludzie z takim tytułem oszukują, to jest dla mnie niepojęte. Ok, przepraszam najmocniej. Moi drodzy, mamy tutaj C5 i jest D5. No i teraz pytanie, czy zbić na C3, bicie, zagrać skoczkiem? Mnie to kusi, zawsze coś innego. Hetman na A5 może ruszyć, więc spróbujemy sobie uderzyć w ten sposób. To jest coś na pewno innego. W ten sposób również można grać. Skoczek na F6 z atakiem na pionka. No i oczywiście będę celował hetmanem na A4. Tutaj bardziej postaram się grać strategicznie. Teraz po partii spróbujemy sobie też poanalizować pozycję troszeczkę głębiej. Hetman A5, celujemy w pionka C3. Oczywiście w tych schematach oddałem bardzo silnego gońca, ale właśnie za cenę tych pionków zdwojonych. No i tutaj tak naprawdę dobra umiejętność wykorzystania, właśnie rozumienia troszeczkę strategii może dać dane rezultaty. No i teraz pytanie, moi drodzy, jak dalej? Dalej myślę, że po prostu skoczek na D7. To szkoda, że skoczek na F3 nie stanąłbym, wtedy zagrał tak gońcem i spróbował to wybić, zostawiając skoczki na gońca. No ale to jeszcze oczywiście może nastąpić. Tutaj chcę zagrać skoczkiem na B6 i wcelować w pionka. Z drugiej strony mogę zagrać B6 i zagrać gońcem na A6, celować w pionka, potem skoczek E5. Oczywiście F4 może być zagrane, trzeba też brać to pod uwagę. Jeszcze nie wiem, gdzie mój król będzie lądował. Skoczek B6 też wygląda ciekawie, może goniec potem na D7 i na A4. No tutaj można tymi figurami po tej stronie sobie fajnie pograć, aczkolwiek no zobaczymy, jak to wyjdzie. Póki co pozycja jest pewnie mało standardowa. Modern Defense, Pterodactyl, Benoni Gambit zaakceptowany, no przyjęty w sensie, no i tak to się nazywa według nazwy właśnie chess.com. Wszystko po kolei. Rozegramy tę partię, przeanalizujemy i przeanalizuję Wam partię właśnie z cheaterem. Na razie skupmy się na tym, tutaj na tej pozycji. Cóż, i też zostało przy okazji został zwrócony ranking, tam około 30 punktów, więc też fajnie, no ale czeską wyłapał gościa, niesamowite, ale to później. Moi drodzy, co teraz? Teraz jest planowany nawet skoczek E5 z opcją po F4 wybicie tego gońca. Przy różnopolakach można to sobie fajnie pograć, jeżeli właśnie struktura przeciwnika jest zniszczona, znaczy zdeformowana, o tak bym to ujął. No właśnie, zagrał F4 i to będzie początek do posunięcia E5, co ma dużo sensu. Co naprawdę ma bardzo dużo sensu. Teraz się zastanawiam nad B5, bicie, C4, bicie, skoczek. Byłoby chyba spoko, znaczy ciekawie, a z drugiej strony skoczek wchodzi, robią się dymy. No i teraz tak, czy zagrać tu i zagrać tak? Pytanie, czy mi hetmana nie złapie nigdy? Właśnie. Czy zagrać inaczej? No szkoda, że tego gońca wcześniej w sumie tu nie, no nie mogłem wcześniej go wyprowadzić. No trzeba sobie tutaj jakoś poradzić. Roszada. Czy roszada wchodzi w grę? Teoretycznie wchodzi. Ale chyba skoczek B6 mimo wszystko. Skoczek B6. Aj, sorry. Przecież E5 jest szybkie.
Ale okej, okay. Przy skoczku E2 nie ma hetman E2. Więc po E5 ja zagram tak. Jak bicie, bicie i mi żadnego szacha nie daje. Więc potem będę mógł wrócić. A, przeciwnik zagra w ogóle inaczej. Co ciekawe, no to goniec D7. Goniec D7 i celuję w A4. Hetman B3 wygląda dziwnie. Przecież mi przeciwnik w ten sposób jeszcze pozwolił na zagranie kolejną figurą. Teraz długa roszada wchodzi w grę, co jest ważne. I po takim ruchu może bicie, może bicie, może tak, ale z drugiej strony jak tak, to może tu. A, dostanę H3. O, to może być nieprzyjemne. E5 może być nieprzyjemne, ale uwaga, mam wtrącenie, którego nie zawaham się użyć i zagrać. I teraz zagram skoczkiem na D7. Wtrącenie na A4 było bardzo ważne. Związał, ale skoczek pilnuje, więc się tym nie martwimy i skoczek na D7. Manewry. Grunt, że goniec C8 wylądował już na A4. To jest plus, uważam, bo figura jest wyprowadzona. Teraz mogę spróbować zrobić długą roszadę. A pionek z E5 ma problem. Bo on musi tu chyba wymienić. To wtedy problemu nie będzie oczywiście z jego strony. Nie straci pionka. Ale jak zagra na przykład tu, ja wybiję, on wybije, no to wrócę. Będę miał opcję przełomową poprzez D5. Oczywiście on F5 może spróbować zagrać, to też wtedy wybije, goniec wybije, zrobię długą roszadę. Tu przede wszystkim długa roszada mnie interesuje. Jak on przepcha, no to super. To odejdę, potem długa roszada i będzie opcja zagrania w przyszłości D5. Ewentualnie też mi przychodzi do głowy coś takiego jak hetman A6 i bicie na D5. Wtedy goniec może być sprzątnięty, tylko że tu na razie jest pilnowany goniec na A4. No więc nie za bardzo jeszcze ten plan mogę wykonać, ale w powietrzu już wiszą takie możliwości. Oczywiście, tu jest zawsze coś za coś. Chodzi mi o punkt F4, o pionka F4. Zagrał tym pionkiem i goniec też się nie rozwinął na H6 na przykład, ale to też nie jest chyba jakieś bardzo potrzebne białym. F4 bardzo możliwe, że to jest posunięcie całkiem ok. No dobra, bicie, bicie na D6, więc sytuacja w centrum się wyjaśniła. Ok, teraz wydaje mi się, że mam taki świetny ruch jak F5, bo jak on zagra F5, to jego figury się rozwiną. A tutaj zdążę zagrać F5. F5 to wydaje mi się, że to jest bardzo dobry ruch. Puszczam wprawdzie pole E6, lecz to jeszcze pole nie jest zajęte, a szybka roszada długa może być całkiem sensownym rozwiązaniem. G4 mnie jednak zastanawia. G4 może być dobrym ruchem, jak wybije, on zagra F5, ale będę miał wtedy możliwość zagrania na przykład skoczkiem, wstępem. Dobra, goniec D2. Przeciwnik pozwolił mi na długą roszadę. Śmieszna sytuacja. Zobaczcie, jaki rzadki widok. Tyle figur na szachownicy. Ok, tu wieża B5 będzie szykowana. Słusznie. Hetman A6 muszę zagrać, żeby był pilnowany przez pionka. No i teraz, teraz jest możliwość nawet zbicia na C4. Jest taka możliwość. Na D5 też jest taka możliwość, bo nawet po wybiciu i wybiciu tutaj hetman zbija, ja mogę coś spróbować tam pozbijać. Wprawdzie tu jest akcja, no trzeba to przygotować i uważać, ale akcja jest możliwa. Ja teraz mam możliwość też zagrania na przykład wieżą na E8, fajnie na wolną linię. W ogóle pionek F5 myślę, że bardzo sparaliżował te dwa gońce. Raz, że ten się nie rozwinął, dwa, że ten się nie rozwinął i one po prostu stoją. A tu celują też w pionki swoje. Okej, okay, tutaj białe na pewno mogły próbować po prostu zagrać troszeczkę bardziej dynamicznie, no ale tak nie wyszło. Przy analizie to wszystko wyjdzie. Wydaje mi się, że po 16 ruchach mam już przewagę. Tak obstawiam. Zobaczymy potem w analizie. Ale obstawiam, że przewaga jest. No dobrze. Zobaczymy, jak to ocenia silnik. Z drugiej strony tak patrzę teraz, że tu się naprawdę wszystko zgadza, bo jeżeli zagram na przykład skoczkiem, odejdę gońcem, on mi wymieni. Wymiana hetmanów w ogóle będzie super czarnymi. Będzie fantastyczna. I mimo, że nie mam pary gońców, to uważam, że ta pozycja jest dobra czarnych. Za chwilę to sprawdzimy. Co mój przeciwnik? Mój przeciwnik bardzo długo myśli. Zostały mu tylko 3 minuty, to nie jest dużo. Już się może powoli robić nerwowo.
Ale też to może wynikać z tego, że przeciwnik nie ma jakiegoś sensownego planu. Już ciężej jest zagrać posunięcie G4 na przykład, bo wybicie F5 i tu od razu. I to czy król, chodzi mi tylko o to, że król już jest schowany, jest po prostu bezpieczniejszy. Okej, okay, dobra, to nie pozwala mi zbić tutaj skoczkiem. Okej, okay, ale wieża E8 może być całkiem sensowna, dlatego że król zawsze już będzie miał furtkę w razie, jakby mi się zachciało tym skoczkiem gdzieś tam coś zbić. Tutaj odejście, mata przynajmniej nie będzie, ale to też nie będzie najlepsze dla czarnych. Ale jest już możliwość. No wieża E8 koniecznie, no taki ruch trzeba wykonać. Nie trzeba też nawet w szachach czasami, wiem jak to zabrzmi, myśleć. Czasem w szachach nie trzeba myśleć, tylko wykonać posunięcie, które i tak byśmy wykonali, które jest potrzebne. Okej, okay, teraz widzę taką możliwość. Wieża E7, skoczek F6. Wieża E7 też przygotowuje zdwojenie wież, tak, ale skoczek F6, obrona tutaj i opcja wzięcia na D5 na przykład. To może być ciekawe. No wieża F3 myślę, że ruch nietrafiony. Wow. Skoczek na D4. Wiem o co chodzi. Zbicie i C5. Atak na hetmana. Mądre. Tak, ale ja mam propozycję, żeby wybić to nawet. Tak mnie to kusi. On wybije, skoczek wejdzie. On wybije tu. Wieża E2. Strasznie kuszące. Strasznie to jest kuszące. Ojej, jak nawet nie wiecie, jak bardzo to jest kuszące. No z drugiej strony teraz muszę się zastanowić chwilkę, no bo brakuje skoczka, inaczej to bicie już by było słabe. Chwila, bicie, tak. Ale moment, bicie, tak. Oczywiście może zbić tu, to ja wybiję. Bardzo skomplikowana pozycja, ale bicie skoczka chyba trzeba wykonać. Ale mega zagrał. No, zaskoczył mnie. Kompletnie tego się nie spodziewałem. A może też mam jakieś takie wejście pod pionkę? Nie, no chyba. W sumie też może mieć sens. Skoczek od razu broni tu. Tu mi wejdzie, a tu będzie atakował. Widełki mam, ale tu mi będzie atakował. To będzie bardzo nieprzyjemne. Ale w ogóle strasznie dużo ciekawych rzeczy się tutaj dzieje. Mega. No chwila, ale a może skoczek F8 w ogóle? To też ma sens, bo bronię B7. Skoczek wtedy gdzie wejdzie? Tu? To wtedy zbijam pionkę na czysto. Skoczek F8, ale tak zagra. A może w ogóle wieża E8 olać tego skoczka, on wejdzie tu, to ja wtedy tak, a dwie wieże będą już grać. Tak, to może być dobre, żeby tej wieży nie wyłączać z gry. Ale jeszcze tak, policzmy tutaj. Za dużo liczenia jest bicie. Hetman w tarapatach. To intuicyjnie mi się nie podoba. Wieża E8. Nic nie zbijamy. A wjechał tutaj, a to tego ruchu się w ogóle nie bałem, bo bicie i hetman A4. To w ogóle się super zapowiada. Dwa skoczki na dwa gońce. Tu mi się bardzo podoba. Bo teraz tak. A, wymiana hetmanów. W ogóle taki ruch. Nie no, wymiana hetmanów. Super, bo jeszcze wybiorę czystego pionka na D5. Ekstra. No i mogę zagrać wszystko w tej pozycji. Nawet o, skoczek B4, bo po wybiciu mój skoczek na C5 będzie stał rewelacyjnie. Dwie wieże już grają. No tak, tutaj pionek więcej. Jak wieża zagra tu, to król B8 od razu. Tu nie ma się nad czym zastanawiać. Oczywiście bicie, wieża A4. Ale to wszystko pięknie działa. Jak bicie, to tego za bardzo nie chcę. Ale skoczek może wejdzie tu. Skoczek F6 szuka dobrej furtki na E4. Bo na G4. Pionek więcej. Tutaj pozycja musi być bardzo dobra. No jak wieża A4, to ta wieża tylko po pionka idzie i ona będzie zakleszczona, będzie dużo czasu traciła na wyjście z tej złej pozycji.
Tu pionek broniony, no to więc chyba trzeba zagrać po prostu tak. Inaczej, mogę zagrać, wymienić wieżę. Zagrać tu i tutaj, coś w tym stylu. Tak zrobimy. Tą wieżę wymienimy. I wieża C3. Aha, wieża E3, tak? To tutaj zwiążemy. Na E7 nic nie grozi. Król zawsze sobie tędy ucieknie. A, na E3 nie można, bo skoczek też G4 był. Wieża C3. Ok, chcę wziąć pionka. No to go wezmę. Kolejny pionek wzięty. Ok, teraz co? Tak. Tutaj grozi. No wieża B2. On nie może gońcem, bo B3 w sumie to nie. Ale B3 też jest ok, bo on musi wieżą wybić. To też jest wygrana po B3. Nawet chyba muszę, bo ta wieża moja się zaplącze. Gramy B3, on zbije wieżą. Ja najpierw dam szacha, czyli wtrącony ruch. I wymienię wieżę. Dokładnie. No i tutaj jest już dobrze. Wystarczy podejść królem. Oczywiście jak tutaj, to nawet mogę wrócić. Królem przejść tędy, zagrać A5. Wyrobić wolnego pionka. To jest wygrana pozycja. Kompletnie. Oczywiście, że pozdrowie na odcinku. Pozdrawiam cię, Iron Mark 11. Czy gram rewanż? Wiecie co? No co? Zagram rewanż. Zagramy rewanż. Okej. Zagrajmy rewanż. Proszę bardzo. Lecimy z D4. No to jeszcze zdążymy przeanalizować te partie, bo ciekawe. Tu przeciwnik, no tak w sumie ciekawie to wyszło. Mi się podobała pozycja z tym wybiciem gońca. No, mamy tutaj obronę słowiańską. Może się bardzo dużo dziać. Widzę, że przeciwnik lubi sobie pomyśleć. Jest bicie na C5. Na C4, przepraszam. Można grać A4. Można. Ja lubię tak zakombinować, na przykład grając tak. Aha, jest też taki ruch. Jest ruch E4, żeby od razu zagrać E5. Tak kiedyś grał Smysłow. To były dawne, fajne. Też próbuję grać tutaj po prostu na taką dużą zaczepkę. Jeżeli tu, to teraz skoczek na G5 z opcją E6. Ale też z opcją Hetman H5. Tutaj coś takiego jest jak H6, Hetman H5. Tak, i Hetman H4. Mogę to mylić, ale nawet po tym ruchu może tak w sumie. Z drugiej strony jednak. Czekajcie, czy ja czegoś nie pomyliłem w kolejności? Ale chyba nie. No H6 może być zagrane. H6 może być zagrane. Przeciwnik ma pionka więcej. A przeciwnik ma pionka więcej. Skąd on wie, że ja go nagrywam? No, wie, przecież. Bardzo mi miło oczywiście, sobie żartuję. Teraz tak, H6, Hetman H5 liczymy, G6, no tak, tutaj i taki ruch, to się cały czas trzyma. Tylko zaraz, mi się kojarzyło, że tu Hetman na G3 ma lądować, ale coś tu jest. Hetman H3 potem. Dużo tych posunięć. No pomyślimy, w ogóle po H6, ale co, bicie tu nie wchodzi w grę. Bez przesady. Po takim ruchu chyba po prostu skoczkiem. Ja nie wiem, czy ja nie popełniłem tutaj jakiegoś faux pas debiutowego. Aż teraz nie jestem pewny do końca. Naprawdę. Goniec F5! Bardzo podejrzanie to wygląda. To znaczy tak, on chce zagrać tu. Ja mam takie posunięcie. Znaczy, ja mogę jeszcze G4 zagrać i tak w ogóle. To już miałem w pewnym odcinku taką partię. G4. On zagra tu. Ja mam E6. Jak on zagra tu, to ja w sumie mogę tak zagrać i będę się bronił. I potem tutaj szybkie mam. Dobra. Chyba goniec F5 było złe. Chyba na pewno. E6 od razu. E6 paraliżuje przede wszystkim tutaj.
Co? F6, naprawdę? Tak można? A tutaj wejście, tu. Nie, no to skoczek E4. Skoczek E4, bo jeżeli będzie H5, będzie chciał otworzyć wieżę. Wybicie, wybicie. No dobrze, skoczkiem muszę to wybić, koniecznie. Hetman idzie po pionka, pełna zgoda. Tu zagram, on mi zbije. Tu, on tu, ja tu. Wszystko świetnie działa. Hetman E2. Oczywiście tego pionka wolę oddać niż tego. Ten paraliżuje po prostu obóz przeciwnika. Za chwilę gram szybki taki ruch. Tu chodzi o rozwój. Chodzi o rozwój, moi drodzy, figur. Nawet po takim ruchu możliwe, że tak zagram. Bo nawet tu mogę to olać, zbić tam. Dokładnie. Goniec G2. A nie, pomyślę chwilkę. Bo teraz tak, to mi się bardzo narzuca, ale on wróci i będę musiał tym gońcem ruszyć. Goniec G2. Jeżeli on tak, to mogę rozważyć oczywiście bicie tu. On wymieni, może dać szacha, ja królem wrócę. Tam grozi opcja. No i po prostu goniec też patrzy fajnie w pionka C6 w tym momencie. Oj, mój drogi przeciwniku, po prostu zagrałeś ze mną takie debiuty, które mi bardzo odpowiadają, za co ci oczywiście w cudzysłowie dziękuję. Ale słuchajcie, ja mam znowu ile mniej? Dwa pionki mniej. Dobra, mogę zbić tu. Mogę zbić tutaj. Od razu. Z drugiej strony roszada jest kusząca, żeby zagrać wieżą. Aj, podstawiłem! Podstawiłem tutaj! Ajajaj! Podstawiłem. To źle zagrałem. Za szybko. Za szybko, ale poświęcenia są wskazane. Nie no, oczywiście podstawiłem. A, trochę będę nad tym cierpiał. Pytanie teraz gdzie? Kurczę, blade. Kurczę, blade. Tak. I co, królem? Troszeczkę mnie to wybija z rytmu. No, przyznaję się bez bicia. No niestety, może tutaj w ogóle. Dobra, Hetman F3 cały czas z opcją bicia. Królem zbijam. A, on po prostu bierze mi tego pionka. Dobra. Dobra, ja idę na całość. Jak rozwój figur, to rozwój figur. Goniec F4, żeby wieża już grała. Jest jakość mniej. To robi się naprawdę teraz gorąco. Już ten pionek mnie nie interesuje. Na całość trzeba iść. Mam trzy pionki mniej i jakość. Wow, co za partia. Goniec F4 może się przydać do tego, że jak skoczek zagra tutaj, to będę miał też opcję taką. Ale wieża wchodzi, to jest ważne. Wieża wchodzi. Gońce się rozegrały. H5 to nie, to się chyba nie ma czego bać, bo G5. Inaczej, H5 nie ma się co bać, to tutaj jest bicie. Może A6 jest też jakimś rozwiązaniem. Zastanawiam się tylko, jak wykorzystać wieżę. Wieża E1 prawdopodobnie. Hetman odejdzie, będzie E5 groziło. No to będzie niebezpieczne. Też po A6 może tak i tak. To też jest jakaś ciekawa idea w sumie. Jakbym tam skoczka na E6 wstawił, to w ogóle byłoby pięknie. Ale no tak, to była moja podstawka, zdecydowanie. Przeciwnik szybko pograł i idzie na materiał. Słusznie zresztą, no chyba tak trzeba. No powiem wam, że. Ajajaj, no długi odcinek się szykuje. Mam nadzieję, że będzie wartościowy, bo analizę też myślę, że trzeba koniecznie zrobić w głównych momentach, co by się tutaj działo. No podobają mi się te partie, bardzo mi się podobają, tylko ta podstawka moja w tym momencie, jakbym teraz zamiast roszady bił po prostu tutaj. Ale on by zagrał mi tu, bym roszady nie miał. Z drugiej strony może dobrze, że się tak stało. Ciekawe. No, przeciwnik znowu się zamyślił. No, racja, no, trochę się tutaj dzieje. A zaraz, nie mogę tutaj teraz zbić. Dostanę E5, co? Właśnie, dostanę E5. Taki ruch też rozważam, dlatego że po E5 może bicie tu. O Jezu, ale się dzieje. Tak. Tu mogą być jakieś maty ciekawe. O rety. Ale się może dziać. Tu jak zbije, to będzie tak. Co, kulturalne odejście?
Tak i tak. Dzieje się dużo. Ja myślę, że muszę tutaj zbić. Bo taki ruch. Tu. Szach, król będzie tańczył. Dobra, chyba trzeba uderzyć tu. I może w ogóle tak zagrać. On tak. Tutaj nie może zbić, bo widły. Tu. Ale będzie jazda. Dobra, bijemy. Bijemy na B5. Coś rozwalamy, coś odzyskujemy. Dobra. I wieża E1 szybciutko. Taki był plan, więc tak szybko gram. Chodzi o to, żeby tutaj trzasnąć. Bo jeżeli tu... A, to mogę zbić końcem nawet. On nie może. A, goniec na E7, sprytnie. A, on po prostu chce uciekać od wszystkich tutaj problemów. A tak, po prostu. Żebym ja za dużo figur nie stracił. Ale wtedy nie pozwolę mu zrobić roszady. Wiecie co? Bardzo mnie to kusi. Zbiję tu, on zrobi roszadę i wrócę. Bije. Poświęcam figurę. Poświęcam figurę. Przynajmniej będzie bardzo, bardzo arcyciekawie, jeżeli weźmie mi tego gońca. Będzie arcyciekawie. Wszystko wisi. Tu wisi, tu wisi. No co? Zrobić roszadę według mnie powinien. Wtedy ja uciekam gońcem i grożę tam jakimś wejściem. I to już dla mnie ma jakiś sens. Ewentualnie tutaj jakość mniej, ale dwa pionki odzyskane. Dwa odzyskane, a jeszcze jeden mniej. Ale te zdwojone powiedzmy nie mają rekompensaty, jeśli chodzi o pionki. No bicie może być ciekawe. Chodzi o to, że wchodzę i po prostu grożę takim ruchem. To jest dla mnie ważne. To jest dla mnie ważne. Naprawdę może być bardzo ciekawe. No takie bicia właśnie trzeba stosować. No trzeba próbować coś takiego robić. No właśnie, zrobił roszadę słusznie zresztą. I muszę kulturalnie po prostu odejść gońcem na G3. To bicie nie wchodzi, no bo ja cały czas biję tam. Poczekajcie, co ja zrobiłem? Czy ja mogłem tam zbić? Teoretycznie tak. Okej. Okej, goniec na B4. Zagrał goniecem na B4. Może w ogóle wieża C1, żeby tu walnąć? Chyba tak. Czy wieża D1? Żeby na wolną linię wejść. Wieża C1 mnie bardziej jakoś przekonuje. Dobra, wjechał tutaj. Teraz pytanie, czy tak nie zagrać? Czy tak nie zagrać? On tu. Może w ogóle tutaj uderzyć. Na F5 wejść. Ten goniec będzie trochę... Musiał go wypędzić, tego końca. Skoczek na D4. Skoczek na D4 bardziej mnie przekonuje. Tutaj coś będzie chciał zrobić. Jakieś małe kuku. Ale ja mogę tak uderzyć. Właśnie. Ja mogę tak uderzyć, od razu atakować i bronić skoczka. To myślę, że jest plus. Tu hetman nie działa. Król na G1 jakby zagrał jakieś H4, król by miał fajną ucieczkę. Więc może zdążę tak zagrać. Teraz wieża bije, bo grożę takim zbiciem. Skoczek z B8 jest sparaliżowany. No właśnie. A ty mi chcesz wymienić, kolego. Słusznie. Teraz pytanie, czy nie wybić, nie zagrać tak. On mi zbije tu, ale to nie będzie. Czy to będzie miało sens? Czy w ogóle jeszcze tam trzasnąć? Za dużo jak wymienię, to też niedobrze. Okej. Okay. Ale chwila! Bicie. Bicie szach. I odbicie tu. Bicie, on zbije tutaj. Właśnie. On zbije tutaj. A ja po tym biciu nic więcej nie mam. Ale takie bicie wchodzi w grę, też nic nie daje. A może tak? A to już w ogóle szaleństwo, bo G5 jakieś dostanę. Nie chcę chyba tego gońca specjalnie
tutaj tracić? Para końców. Co by tu zrobić? Powiem szczerze. Wygląda to mega ciekawie. Dobra. Wstawiam skoczka na F5. Niech się dzieje wola nieba. Jak mnie zbijesz, to zbijam pionkiem z H. Król ucieknie, będę już spokojny. No i będę próbować po prostu grać na jeszcze niedorozwój przeciwnika. W pionkach się wyrównało. Trzy pionki odzyskane. Zbijam pionkiem. On szacha na D1 nie ma. G6. No nie sądzę. Jakieś wtrąconko, coś tam wejdzie. Tak bardzo intuicyjnie. No właśnie. On tu chce się rozdmuchać. Król G1 chyba obowiązkowo. Muszę taki ruch zagrać bardzo szybko, żeby króla schować. Ok, i teraz on tutaj. To chyba mam wieżę. Tak, mam wieżę na D4 wtrącony ruch. Wtedy mogę wejść skoczkiem. Ewentualnie mam jeszcze takiego ciekawego szacha. Już nie mam. Co tutaj? Tutaj co? Co mi to daje? Chyba nic. Ale się porobiło. Ale pozycja. Ale partia w ogóle. Niesamowita. Właśnie, co by tutaj. Kurczę, szacha nawet nie miałem. Taki ruch mógł być ciekawy. Na pewno, ale to już teraz mało czasu się zrobiło. Mało czasu się zrobiło. Taki szach to tutaj. Niestety. Tam, czy ja coś zyskuję? Tak. Dobra, daję szacha, gram tutaj. Tutaj gram, tu mnie jeszcze nie wypędza. Gram G5. Gram G5. Jak tak, to się król odsłoni, gram tu. Znowu pionki oddaję. Znowu dwa pionki oddałem. Jeszcze mam jakieś odejście wieżą ciekawe i tam będę atakował wieżę. Tylko czy to można jakoś wykorzystać? Trzeba też liczyć. Ok. Uciekam tu, bo bronię na F2 i tutaj zalepiam te dwa punkty. Skoczek D7 to jakiś szach. O, tu mi wisi wieża. Ciężko powiedzieć, może tu po tym odejście. Chyba skoczek D7. Dużo liczenia. Co? Szach, tu, szach, tu. Co to w ogóle ma być? Ha, wiesz, jakie 7 jest. Odejdę tak, żeby nie było szacha. Odejdę tak na H2. Również odejdę na H2, bo nie wiem, co się dzieje. Okej. Okay. Tak. Może nie zauważy, że tam wieża wisi. Musi tak zagrać, żeby tu mi atakować. A, tak też może, faktycznie. No to gorąco się porobiło. Gorąco, gorąco, gorąco. Skoczek E5. Bije. Nie wiem, co się dzieje. Słuchajcie, już za bardzo. Troszkę gram szybko. Bo w sumie nie wiem, co się dzieje. Za mało czasu na wszystkie analizy. Chyba nic mądrego tutaj nie uzyskam w tych pozycjach. Tak i tak. On się na maksa broni. Dobrze się broni. Moje figury też są aktywne, tylko czy to jest wystarczające? Właśnie, obawiam się, że nie. Skoczek D7. Właśnie. Tutaj. O, rety, rety, rety. Właśnie, czasu mało.
No niestety, nie widzę tutaj dla siebie jakichś sensownych posunięć w tej pozycji. Coś tu musiałem wypuścić. Ale bardzo dobra partia, ale jeszcze się nie skończyło, ale bardzo dobra partia. Niestety coś tu wypuściłem. Coś tu wypuściłem. Skoczek już nie stoi dobrze. Mój skoczek już nie stoi dobrze. Oj, hetmana podstawiłem, dobra. Dobra, tego nie widziałem, dobra, tutaj poddaję. Okej, moi drodzy, analizujemy partie. Ciekawe partie były, szkoda, że tutaj się nie udało docisnąć, ale zobaczmy, 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 zobaczmy. Zobaczmy partie, bo były mega ciekawe, mega. Zobaczmy tą pierwszą, bo tutaj to była chyba, tak mi się wydaje, miazga, ale za chwilkę już zerkam, 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 zerkam. Otóż. Pierwsze posunięcia są łatwe. Bicie, bicie. Skoczek F6, tak. Hetman wjechał. Skoczek E2, skoczek D7, F4. A6 pokazuje komputer. No ale poszło tak. To chyba też działa. Hetman B3 uważam, że chyba nie najlepsze, ale też spoko, jak na ten moment wynik podpowiada. E5 chyba było za szybkie. Dokładnie, bo przeciwnik nie zdążył. Nie zdążył przeciwnik wyprowadzić figur. Co? A co po tym? Tu, tu i co? Aha, i goniec A4. Aj, nie zauważyłem tego, bo to się fajnie tutaj wszystko rozgrywa figurami. No tak, to ciekawe. Ciekawe. No szkoda, że tak nie poszło. Dobra, teraz hetman A3, skoczek tutaj. Bicie, bicie. No i tutaj już biednym jest spoko. F5 wydaje mi się, że też dobry ruch. Tak, na pewno. Goniec D2, roszada. Coś lepszego było? Hetman A6 od razu. No ale długa. Jest wieża B1, hetman A6, hetman B2, wieża E8, wieża F3. No tutaj to dobrze mi się grało tę pozycję. Bardzo dobrze. Właśnie. Bicie słabe? Bicie słabe było. A czyli on dobrze zagrał. Bardzo dobrze. Gratulacje. No, bicie słabe. Tutaj, no właśnie, i tu wiedziałem, że jest ciężko, bo tu zawsze jakiś taki ruch grozi. Więc bicie dobrze, że nie zagrałem bicia. Tak, on skoczek powinien zagrać skoczkiem tutaj. Zagrał tak. No i to uprościło grę. Hetman A4, wymiana. Dokładnie. No tu już końcówka była raczej banalna, żeby to wygrać bez problemu. No tak, bo tutaj przeciwnik żadnej po prostu kontry nie dostał. No dokładnie, bicie. Aha, tu jeszcze był ciekawy zabieg kosmetyczny. Goniec F5. Trzeba było wybić, goniec wybija. No ale to i też przewaga, bo A5 to też powinna być wygrana pozycja. Tak, ale można było nie bić, tylko poczekać, podejść królem po prostu, nie? I nic się nie dzieje. Wieża B2 tutaj, tak, na uproszczenia oczywiście. No i tak, koniec gry. Ale partia druga, którą właśnie przegrałem przed chwilą. Była, uważam, mega ciekawa. Mega ciekawa. Pewnie niepoprawna. Zerknij. Tak. Jak to ja i skoczek na G5. No tak, wiedziałem, że to nie jest do końca jakieś takie fajne. Goniec F5. E6 od razu, co? No E6 od razu. Tylko tutaj i tutaj. Tutaj, co ja tam nie dostrzegam? Aha, zasłonięcie się. Kurczę, no tak. Właśnie. Tak. Chwila, chwila. Partia było tak. Goniec. F4 też takie ciekawe, ale coś mi się bardziej podobało. Tutaj, no i na zadymę, na E4. Słuchajcie, ja podstawiłem tu figurę. B4 trzeba było grać. Skoczek już nie broni na E4. Duży błąd z mojej strony, ale w ogóle jaka zadyma tu się robi? Tak? Na przykład tu? Tu? Też goniec pułapce, ale jaja, w ogóle Armagedon pozycja. Armagedon. Ciężko w ogóle to wszystko poprzeliczać. No dobrze, ale poszło tak, nadal niby czarne lepsze według silnika. Mi się to już bardzo zaczęło podobać.
przeciwnik, no właśnie, pokusił się o pionki, co nie jest najlepsze. Wyprowadzenie figur jest ważniejsze. No ale poszło, zaraz. F4? What? No nie, no to trzeba być silnikiem, żeby tak grać. Już goniec D3. W ogóle nie widziałem tego ruchu. Nie wiem dlaczego. Wrócił hetman tutaj. Nawet tak każe grać cały czas. No dobra, roszada tu. Białe nie są złe. Król zbił. Białe nie są złe w tej pozycji, słuchajcie. To naprawdę niezła zadyma. Chwila. Mogłem zbić od razu tutaj. Na jedno by wyszło. Goniec F4 też dobrze pokazuje silnik. Hetman C8. Koczek zbił. Co innego? G5. G5 moje, które rozpatrywałem, nie zagrałem. To był dobry ruch. Bo taki ruch to bicie tu. A, jeszcze goniec H3 pokazuje. W ogóle te figury jak w masło wchodzą. A to nie najgorsze? Nie najgorsze. Bo po wybiciu co? Wygrywam. Jejku, goniec H3. Tutaj jest jazda po prostu z tym piorkiem. Ja czułem, że to może działać. Tutaj to nie, bo tu i wygrana w zasadzie. Dobra. Tutaj, tutaj i to. I wprowadzenie kolejnych figur. Ojejku, ojejku. Mogłoby pięknie się skończyć, ale to nie znaczy, że przeciwnik by tak zagrał po ruchu G5. Po ruchu G5, no tak, no po ruchu G5. Widziałem to posunięcie. No widziałem. Czułem, że może być ok. No ale zbiłem. E5. Wieża, goniec. Czy pokazuje bicie na E5? Nie pokazuje, ale silnik bierze na E5 tutaj i co? I broni się. Hetman D7. Ojejku, prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie moja rekompensata jest zbyt mała. Nawet nie ma rekompensaty. Tu po prostu silnik się broni. Ale grają ludzie i to jest chwała za to mojemu przeciwnikowi. Za naprawdę piękną partię. Piękną partię. Roszada. Goniec wrócił. No i się wyzerowało, ale mi się to podobało. Tutaj goniec. Wieża C1, Krzysztof zagrał jak Stockfish. A6, skoczek D4, czegoś mi tu brakowało w tej pozycji, chyba na D7. Wydawało mi się, że tu stoję całkiem nieźle. Wybaczcie, coś mi tutaj mykło. Tak, w ogóle co? Hetman D7, powierza D1 może nawet. No, ciężko taki ruch zagrać, bo wieża tutaj, hetman tu. Aha, tam grozi bicie. Bardziej tutaj mi się chciało wziąć. I to skoczek F5, mówię, idziemy na całość. Bicie co pionkiem HG, tak. Wieża A7. Król sobie uciekł. No właśnie, ja tu co, wieża E4? A, żeby tam spróbować wejść. Nie, no to myślę, że tutaj czarne już powinny próbować wygrywać. No i próbowały. G6, wieża D4. Coś lepszego było. Oczywiście fajnie się patrzy, bo czarne nie są rozwinięte jeszcze w ogóle skoczkiem. A mimo wszystko u nich się to trzyma. Król G7, hetman E3, bicie na B2, no G5, wszystko wchodzi. Bicie, what? Taki szach był piękny. Przeciwnik musi bić i wieża H4. Bicie cały czas równo, ale no tutaj już można byłoby więcej pograć. Po prostu nie przegrać prawdopodobnie. Aj, nie widziałem tego ruchu. Ale tutaj, a nie można się zasłonić? Nie, bo skoczek G4, no przecież. Moi drodzy, no moi drodzy. A jeszcze takiego ruchu nie można zagrać, bo jest bicie i wzięcie hetmana. W ogóle cuda na kiju się w tej pozycji działy. Kurczę, nie dostrzegłem właśnie. Szkoda. Wróciłem skoczkiem i to niestety był błąd. Król zagrał. Ja tutaj. A dlaczego nie tu? A, bo tutaj. Zamknięcie wieżą. I co dalej? Bo progresu nie widziałem. No i słusznie, bo nie ma. Tak, tak, tak. Król H2. Wiesz, hetman zbił. Wieża D2. No, hetman F7 znalazł ładnie. Nawet tego nie widziałem, hetman F7. Jakoś nie rozpatrywałem tego ruchu. Skoczek, hetman, hetman. F4. Jakaś wieża D8, ja wiem, że coś tam można było próbować. To ciężko jak pionek ucieka. Okej, no i tutaj już w zasadzie można się poddać. Podstawka. No i na końcu podstawiłem pana, a to już w sumie.
Nieistotne w tej pozycji tak już przegrane. No cóż, tym razem inicjatywa w tej pozycji nie wygrała. Moi drodzy, przejdźmy do analizy tej partii. Zobaczcie, tu grałem z przeciwnikiem w poprzednim odcinku. Konto zamknięte, mistrz międzynarodowy, a nie, chwila. Wróć, mój błąd. A nie, mistrz międzynarodowy, tak? Ten znaczek mnie zmylił. To nie jest mistrz międzynarodowy, bo on sobie tylko tak w znaczku wpisał. Przepraszam, zwracam honor. Po prostu cheater. To w sumie nie wiem, czy jest sens pokazywać partię. Pokażę może tak dosyć powierzchownie, bo ta partia w sumie nie była jakaś wybitna, ale tu wydawało mi się, że gram normalną partię człowiekiem, bo jego dokładność to 93. Nie wydawało mi się, że tutaj coś jest nie tak. Poza tym, no nie wiem, tutaj już tę partię analizowałem w poprzednim odcinku, tak sobie teraz przypomniałem, więc nic chyba tutaj wielkiego nie wymyślę. Tak tylko pro forma pokażę te ruchy. Tutaj wydawało mi się, że mogę zagrać i zamknąć te wieże, ale już o tym mówiłem, więc sorry, to nie był mistrz międzynarodowy, ale nieistotne. Moi drodzy, dwie partie tutaj z polskim zawodnikiem były świetne, tu oczywiście partię przegrałem, ale jak widzicie, nie grał gość czysto, czeską wyłapał. Ja nie widzę tutaj, dlaczego czysto nie grał, no bo mi się zdawało, że grał czysto, ale to jak widać, nie zawsze trzeba robić 100% posunięć. Moi drodzy, no cóż, sorry, pomyliłem się, bo ja myślałem, że grałem z mistrzem międzynarodowym, jednak nie, więc no to tyle w temacie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał z analizą. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam oczywiście mojego oponenta, tego oczywiście uczciwego polskiego gracza. Pozdrawiam i do zobaczenia. Cześć.